Drodzy Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej, podczas której chcemy porozmawiać o tym, co udało się osiągnąć w Lesznie, w subregionie leszczyńskim i też co ewentualnie w planach w kontekście wyborów samorządowych. Dlaczego w kontekście wyborów samorządowych? Otóż razem ze mną w tej konferencji uczestniczą moi asystenci społeczni, którzy kandydują w tych wyborach i po mojej prawej stronie pani Joanna Nawrot, która startuje z listy numer 10 Prawa i Sprawiedliwości z pozycji numer 5 jako pierwsza kobieta na liście, co jest ważne, do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Po mojej lewej stronie pan Tomasz Pięta, który startuje w wyborach do powiatu gostyńskiego z listy numer 10 z pozycji numer 1. W okręgu wyborczym Pępowo-Pogorzela i pan Piotr Paterczyk, również mój asystent społeczny, który startuje do powiatu gostyńskiego, również z listy numer 10, z pozycji numer 2, okręg wyborczy Krobia-Poniec. Drodzy Państwo, nie ukrywam, że poprzez taki dobry dobór moich asystentów Państwo wprowadzali mnie w tematykę problemów okręgu subregionu leszczyńskiego, co sobie bardzo ceniłem i cenię jako poseł, bo wiadomo, że byłem postrzegany jako osoba z zewnątrz. Chciałem stworzyć taki klimat, nie sztuczny, ale autentyczny, że problemy Leszna są równie ważne jak problemy Kalisza czy też innych miast w okręgu wyborczym. I tak myślę, to jest oczywiście mój subiektywizm, że tak też się dzieje. Dlaczego? Dlatego, że gros spraw, wbrew pozorom, ja nie organizowałem konferencji prasowych tak często, żeby też nie absorbować Państwa czasu, ale w tych ostatnich 3 latach wiele spraw podejmowaliśmy wspólnie, czyli innymi słowy Państwo mnie inspirowali do tematów dotyczących na przykład kwestii, które wymagają interpelacji poselskiej w kontekście infrastruktury drogowej, kolejowej, czy też służby zdrowia, czy też ewentualnie kwestii związanych z rolnictwem, z ASF-em, z sytuacją skupu żywca na rynku, jak również już, że tak powiem, znaną nie tylko w subregionie kwestią, czy też problemami wynikającymi z budowy, zagrożenia wynikającego z budową kopalni odkrywkowej na złożu Oczkowice. I akurat ten temat na końcu wymieniony chciałem tylko dosłownie w jednym zdaniu streścić, tam w dwóch zdaniach, żeby oddać głos Państwu. Oczkowice, że tak powiem, o Oczkowicach to ja wiedziałem jeszcze jako radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, kiedy jako radny Sejmiku wnioskowałem na Komisję Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, żeby tematem Oczkowic się zająć. No niestety nie było jakby przychylności ze strony koalicjantów, aby ten temat znalazł się w agendzie posiedzenia Komisji właśnie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Trzeba było wystartować do Sejmu i spotkać się z ludźmi, którzy z tym problemem, że tak powiem, walczyli od lat, między innymi z panem prezesem Wegnerskim, czy też z panem Tomaszem Waśniewskim i z moimi asystentami, gdzie po analizie sytuacji doszliśmy do wniosku, że warto byłoby przygotować materiał naukowy dla obozu dobrej zmiany, no bo najlepiej dyskutować o argumentach, ale w oparciu o pewnego rodzaju badania naukowe, jakąś wiedzę naukową. I tak też się stało, kiedy w roku 2016, niecały rok po złożeniu ślubowania, zorganizowaliśmy wspólnie dość dużą konferencję w sali kolumnowej Sejmu na kilkaset osób uczestniczą w tej konferencji, gdzie właśnie naukowcy mówili o zagrożeniach wynikających dla mieszkańców wsi w kontekście jakby produkcji rolniczej, hodowlanej, przetwórstwa. I druga konferencja naukowa w roku 2017 na Świętej Górze u Filipinów Kostynia, gdzie mówiliśmy o uwarunkowaniach hydrogeologicznych z tego złoża, które to te uwarunkowania powodują, że tej kopalni po prostu nie może być, bo efekt jej budowy będzie katastrofalny dla otoczenia. I konkluzje z tych dwóch konferencji przekazaliśmy również, tak tu siedzimy, panu ministrowi Orionowi Jędryskowi, głównemu geologowi kraju, który przyjął ten materiał. Pani Wołcysz opracowała to było kilkadziesiąt stron, mapy, wykresy, opinie. I powiem tak, że no, zmieniła się trochę też jakby optyka patrzenia
na problem złoża Oczkowice. Ja dzisiaj mogę zaryzykować tezę, że nie grozi nam budowa kopalni na tym złożu. To jest bardzo istotne. Istotne osiągnięcie, tutaj mówię w chwili obecnej Państwa ze mną uczestniczących w tej konferencji prasowej. Było jeszcze wiele innych kwestii. Przepraszam, tak? To złoże jeszcze nie wiadomo, czy zostanie wpisane do złoża strategicznego. Znaczy złoże strategiczne, złoże jest, panie redaktorze. Jest, ale czy jest wpisane na listę złóż strategicznych? I ono jako złoże strategiczne jest wpisane, z tego co kojarzę. Natomiast my chcemy, żeby zdjąć ochronę z tego złoża, że można było tam po prostu inwestować, pracować. Natomiast jako złoże jest z tego względu, że jeżeli przyszłoby kiedyś, mówiąc kiedyś, mam myśli lata, patrząc w przód, no nie wiem, 30-40 lat, sięgnąć po te złoża, no to wtedy oczywiście po te złoża będzie można sięgnąć, ale podczas tego spotkania w czerwcu 2017 roku u pana ministra Oriana Jędryska mówiliśmy też o pracach badawczych, jakie trwają bodajże na Politechnice Wrocławskiej, gdzie mówi się o odgazowaniu złoża, czyli mówiąc obrazowo bardzo, wbija się rury w złoże, ono jest bardzo głębokie, tam jest 200 metrów, to jest ten problem, a dla nas oczywiście sytuacja korzystna. Wbija się rurę, wprowadza się bakterie, że tak powiem, powodują, że gaz się wydobywa z tego. To jest nieszkodliwe dla, moim zdaniem oczywiście, dla otoczenia, czy też mniej szkodliwe niż odkrywka, ale chcemy zdjąć ochronę złoża i to jest w tym kontekście tak, trwają rozmowy, trudne, nie ukrywam. Będzie najbliższa konferencja organizowana przez nas pod koniec listopada, przełom grudnia. Nie przed wyborami samorządowymi, żeby nie być posądzonym o to, że robimy sobie politykierstwo jakieś. No, tylko właśnie na przełomie listopada, grudnia z udziałem pana ministra Oriana Jędryska. Myśleliśmy też, żeby to zrobić być może w Krobi, w centrum tej kopalni. Zobaczymy jeszcze co do miejsca. Natomiast to jest jakby kolejny etap naszych działań. My przyjęliśmy politykę trochę takich drobnych kroków, ale konsekwentnych. Step by step. Krok za krokiem, żeby osiągnąć sukces ostateczny. Poza tym oczywiście wiele innych spraw. Ja myślę, że tutaj też pani, mój asystent Joanna Nawro też o tym będzie mówić i moi współkoledzy o kolei metropolitalnej, o staraniach, żeby ta kolej metropolitalna też docierała do Leszna. No, o sytuacji szpitala w Gostyniu i groźby likwidacji oddziału chirurgii dziecięcej, żeśmy też interweniowali. Cała masa zdarzeń, o których już ja nie będę mówił, Państwo też powiedzą, bo wiem, że czas jest troszeczkę ograniczony, więc oddaję głos może najpierw tutaj pani Joannie Nawrot, powie o sobie kilka zdań o swojej koncepcji, wizji, jak funkcjonować w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i później panów też poproszę o głos. Tak jest. Dzień dobry, szanowni Państwo, nazywam się Joanna Nawrot, tak jak minister wspomniał, kandyduję do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego numer 5 na liście Prawa i Sprawiedliwości. Na ostatniej konferencji prasowej zapowiedziałam, że przedstawię swój program. W związku z tym, że mam numer 5 na liście, postanowiłam, że zawrzę w tym programie 5 punktów, dla mnie najbardziej ważnych, ale to są ważne z punktu widzenia również mieszkańców naszego regionu. I na pierwszym miejscu stawiłam punkt szpital korzystne rozwiązania. Szanowni Państwo, doskonale wiemy, jak ważnym punktem na mapie naszego subregionu leszczyńskiego jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie. Doskonale wiemy, z jakimi problemami się też boryka szpital. Są to problemy kadrowe, są to problemy finansowe. No, można powiedzieć, że te problemy dotykają właściwie wszystkich szpitali, nawet to jest problem ogólnopolski, ale my skupimy się tutaj na Lesznie. Wraz z ministrem Mosińskim i z pozostałą częścią naszej drużyny podjęliśmy wiele działań dotyczących właśnie pomocy w funkcjonowaniu szpitala w Lesznie, ale przede wszystkim też podjęliśmy działania co do oddziału chirurgii dziecięcej przy SPZOS w Gostyniu. Ja za chwilę jeszcze w tej kwestii oddam głos ministrowi Mosińskiemu, ale cieszy również fakt to, że w ostatnich dniach nasz szpital gościł wiceminister zdrowia, pan Zbigniew Król. Ten fakt jest bardzo dla nas ważny, dla mieszkańców, dla szpitala. I mam nadzieję, że ta wizyta spowoduje w przyszłości być może jakieś rozwiązania korzystne właśnie dla naszego szpitala. Ja chciałam zapewnić mieszkańców Leszna i naszego regionu, że jeśli zdecydują się, abym mogła ich reprezentować w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, to mają gwarancję tego, że będę niejako lobować na rzecz pozytywne, lobować rozwiązania dla właśnie szpitala w Lesznie w kwestii finansów czy innych spraw, które mogą właśnie korzystnie wpłynąć na rzecz naszego szpitala. I tu prosiłabym ministra w kwestii właśnie tego szpitala oddziału dziecięcego w Gostyniu, aby zabrał głos, co w tej kwestii
zadziałaliśmy w ostatnim czasie. No więc tutaj przez Państwa asystentów otrzymałem sygnał, że istnieje zagrożenie likwidacji. Ja tak to korzystam też z mojego zapytania poselskiego, żeby się bardziej precyzyjny w odpowiedzi i odpowiedzi Pana Ministra Zdrowia. To był początki lipca roku 2017, gdzie było istotne zagrożenie likwidacją, zamknięciem oddziału chirurgii dziecięcej przy SPZOS w Gostyniu z tego względu, że oddział chirurgii dziecięcej znajdował się w wykazie poziomu szpitali drugiego stopnia, a szpital był na poziomie pierwszego stopnia referencji. I stąd obawa dyrekcji tego szpitala. Podjęliśmy taką interwencję i otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia, że w odpowiedzi na zapytanie poselskie minister zdrowia uprzejmie informuje, iż samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w Gostyniu spełnia kryteria kwalifikacji do poziomu szpitala pierwszego stopnia. W związku z tym został umieszczony w wykazie podmiotów zakwalifikowanych do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, który został ogłoszony przez dyrektora oddziału wielkopolskiego NFZ w Biuletynie Informacji Publicznej, a w związku z tym również oddział o profilu chirurgii dziecięcej znajduje się też w tym wykazie tegoż zarządzenia ogłoszonego przez panią dyrektor wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Więc uważamy, że to jest to sukces naszej drużyny, Prawa i Sprawiedliwości generalnie, ale mówię, gdyby nie inspiracja ze strony moich asystentów, zapewne o temacie bym nie wiedział, no bo dyrekcja tak wprost jakby nie sygnalizowała tego problemu do mnie jako posła. Drugi punkt mojego programu to kopalnia odrywkowa. Mówimy nie, tak to nazywam, już minister wspomniał o tym, jakie działania podjęliśmy. Szanowni Państwo, ja chciałam powiedzieć i zaznaczyć również, że w kampanii wyborczej w 2015 roku, kiedy byłam kandydatką do Sejmu RP, mówiłam wyraźnie, że jestem przeciwniczką kopalni odkrywkowej w Oczkowicach. Zdanie i moje słowo dotrzymuję do tej pory. Jestem przeciwniczką i nie chcę, aby w naszym regionie ta kopalnia była i powstała. Robimy wszystko, aby jej nie było, tak wspomniał minister. Wielkopolska to przede wszystkim rolnictwo. Nie ma tu miejsca na kopalnię. No i jeśli chodzi o te kwestie właśnie kopalni, te działania step by step, czyli powoli, ale do przodu idziemy, aby jej po prostu tutaj nie było. Trzeci punkt, również bardzo istotny, to kolej z korzyścią dla mieszkańców, tak to ujęłam. Oczywiście głównym tematem jest poznańska kolej metropolitalna. Doskonale wiemy, że Leszno niestety nie zostało dołączone do grup tych miejscowości. Mieszkańcy naszego regionu bardzo często i licznie zgłaszali prośbę o kwestii działania w tym temacie i my te działania podjęliśmy. Przykładem takiego działania może być między innymi zapytanie ze strony ministra Jana Mosińskiego, które zostało skierowane do marszałka województwa wielkopolskiego. To były cztery pytania, treść z czterema pytaniami. Jedno z tych pytań brzmiało, dlaczego składy PKM będą uderzały tylko do Kościana, a do Leszna już nie. Ja sama dość często korzystam z usług PKP na linii Leszno-Kościan-Poznań. Doskonale wiecie Państwo, że w Kościanie również są prowadzone prace modernizacyjne, a mimo to Kościan został połączony do grup właśnie tych kolei metropolitalnej. Co ważne, dla mnie argument obecnych radnych sejmików województwa wielkopolskiego związany z tym, że Leszno zostało dołączone do kolei metropolitalnej tylko ze względu na to, że są prowadzone prace modernizacyjne, po prostu do mnie nie trafia. Do końca. Nie jest to niezupełnie dla mnie nie przynajmniej jasne, patrząc właśnie w perspektywie Kościana. To jest jedna rzecz, ale Szanowni Państwo, kolej metropolitalna to główny temat, ale jeśli chodzi o samą kwestię kolei, mamy bardzo wiele spraw. Za chwilę też również minister wspomni o nich. Jest to między innymi Zabytkowa Wiata, tak, w Lesznie. Jest to również przejście podziemne od dworca do centrum. I również jeśli chodzi tutaj o fragment modernizację fragmentu B magistrali kolejowej E59 w obrębie Leszna.
ale chciałam również powiedzieć i wspomnieć o takiej bieżącej sprawie, która się narodziła niejako w ostatnich dniach. Dość często również mieszkańcy naszego regionu, można powiedzieć też od Wolsztyna poprzez Włoszakowice, Boszkowo, Włoszakowice i Leszno, zgłaszają problem, że poranne pociągi po prostu zwyczajnie się spóźniają. Jest to bardzo częsta skala tych spóźnień, czyli jest ogromna skala tych spóźnień tych pociągów, a doskonale wiemy, jak wiele osób korzysta z tych połączeń na linii właśnie Wolsztyn, Boszkowo, Włoszakowice, Leszno. Wiele osób jedzie tutaj zwyczajnie do pracy do Leszna, wiele młodzieży uczęszcza do leszczyńskich szkół. Jest to problem, a bierność ze strony marszałka województwa wielkopolskiego, również obecnych radnych sejmików w tej kwestii mnie po prostu zwyczajnie przeraża. Tak? Tym bardziej, że mieszkańcy mówią o tym, że pisali wiele pism do marszałka, one się po prostu, nie było żadnej odpowiedzi ze strony właśnie tych władz. Ja podjęłam się tego, że tym tematem się po prostu zwyczajnie zajmę i liczę, że wraz ze współpracą z mieszkańcami naszego regionu uda się tę sprawę załatwić po prostu zwyczajnie pozytywnie. I tutaj prosiłabym ministra o zabranie głosu w kwestii chociażby tej wiaty czy przejścia tych tematów, które udało nam się pozytywnie, powiedzmy skutecznie załatwić w kwestii kolei. Proszę Państwa, króciutko, jeżeli chodzi o kolej metropolitalną, to oczywiście, jak pamiętamy z przekazów medialnych, to jest temat świeży z tego roku. On się pojawił w korespondencji naszej. Było tak, że po prostu nie będzie kolej metropolitalna docierać do Leszna. Będzie gdzieś tam kończyć swój bieg na wysokości Jarocina. Wystosowaliśmy pismo do pana marszałka województwa wielkopolskiego 13 lipca tego roku, otrzymując dość szybko odpowiedź na cztery podstawowe pytania. Ja może je przytoczę. Jakie względy techniczne spowodowały, że Jarocin objęty został funkcjonowaniem PKM-u? Jakie względy techniczne powinno spełniać Leszno, aby zostać uwzględnione w zakresie funkcjonowania kolei metropolitalnej? Zarówno Leszno, jak i Jarocin leżą w podobnej odgłosie od Poznania, co zatem wstrzymuje decyzję o włączeniu Leszna do PKM. I dlaczego składy kolei metropolitalnej będą dojrzały tylko do Kościana, a do Leszna już nie? Otrzymaliśmy odpowiedź, ja już jej nie będę czytał w całości, na to moje pismo też pod koniec lipca, gdzie wicemarszałek Jankowiak odpisuje, może ostatni akapit odczytam. Podsumowując, uruchomienie PKM do Leszna jest możliwe po zakończeniu prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr 271 prowadzonych przez zarządcę infrastruktury kolejowej oraz po uzyskaniu deklaracji samorządów położonych wzdłuż linii kolejowej Poznań Główny Leszno w sprawie solidarnego udziału w pokrywaniu części kosztów uruchomienia przedmiotowej zwiększonej liczby połączeń przy udokumentowaniu istniejących potoków podróżnych. I w tej kwestii oczywiście zarząd województwa prowadzi rozmowy z prezydentem Leszna. Tu jest lekki opór samorządów. Tak, bo nie wszystkie samorządy chcą partycypować w kosztach. Proszę? Tak, tak, ale no oczywiście już nie ja bezpośrednio, ale my temat nagłośniliśmy i otrzymaliśmy zwrotną informację, że to jakby poszerzenie działania kolei metropolitalnej jest możliwe. Co do przejścia podziemnego, to ja wysłałem korespondencję, pismo, ale też rozmawiałem z prezesem zarządu PKP PLK. To jest temat z roku 2017, z inspiracji moich właśnie tych asystentów. I pan minister na moje zapytanie dotyczące możliwości budowy takiego przejścia, co oczywiście raz, że to jest bezpieczniejsze i dla mieszkańców, jeżeli chodzi o komunikację pieszą, otrzymałem informację od pana ministra, że rozszerzenie zakresu robót o wspomniane przez pana posła wydłużenie przejścia podziemnego zarówno od strony Centrum Leszne, jak i od strony dzielnicy Zatorze wymagałoby opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń oraz zapewnienia środków finansowych. I z tego co wiem, pan prezydent Leszna stwierdził, że środki na te prace projektowe, dokumentację projektową będą wyasygnowane i te prace będą trwały, więc myślę, że to jest realizowane na chwilę obecną dla w sensie udostępnienia mieszkańcom Leszna. O wiacie była mowa, miała być zniszczona, że tak powiem, rzucona gdzieś tam w chaszcze. W wyniku naszej tu interpelacji do prezesa PKP PLK poinformowano, że ta wiata będzie przywrócona po zakończeniu prac, odrestaurowana, odnowiona jako obiekt zabytkowy.
Czwarty punkt mojego programu to infrastruktura drogowa, dobre rozwiązania. Szanowni Państwo, od lat, jest już ponad 8 lat, reaguję na problemy, jakie zgłaszają mi mieszkańcy w kwestii różnych dotyczących infrastruktury drogowej właśnie w naszym regionie. Ja podjęłam wiele działań, nie jestem w stanie wszystkich wymienić, ale takim działaniem na przykład było bezpieczny wyjazd z jednego z parkingów osiedlowych w miejscowości Warszakowice. Były to też sugerowane przeze mnie rozwiązania dotyczące ronda w Lesznie na wylocie na Poznań. Chodzi mi to o te rondo przed Gronowem. Te rozwiązania zostały zastosowane. Ja, jeśli chodzi o podejmowane działania w infrastrukturze drogowej, przede wszystkim chcę, aby w tych miejscach, o których mówią mieszkańcy, były zwiększone skala bezpieczeństwa. A czasem po prostu to wymaga tylko, znaczy, czy ma na celu ułatwienie tego ruchu dla wszystkich uczestników, tak? Ja sama jeżdżę dość sporo, o czym doskonale wie minister Musiński i moi koledzy, ale przede wszystkim również mieszkańcy naszego regionu, bo bardzo często u nich bywam w kwestii właśnie rozwiązania problemów lokalnych. Zwracam uwagę jako kierowca również na miejsca niebezpieczne, na miejsce, które wymagają interwencji. Dodam również, że ostatnio osobiście miałam okazję być na otwarciu na tej S5, tak odcinka, można powiedzieć, nazwanego potocznie obwodnicą Rydzyny, z czego się cieszę, bo ten ruch jest usprawniany. No, czekamy nadal, tak, na to otwarcie tej drogi już sięgającej do kwestii, już do Poznania. Mam nadzieję, że to no, im szybciej, tym lepiej, ale za 5 dni, całe tygodnie ma być otwarty kolejny odcinek. Wydaje mi się, że ta informacja dla kierowców jest bardzo dobra. I to chyba tyle w tej kwestii. Natomiast jeśli chodzi o piąty punkt mojego programu, to aktywny głos młodego pokolenia. Szanowni Państwo, od ponad 8 lat działam społecznie na rzecz subregionu leszczyńskiego. Od 3 lat formalnie współpracuję z ministrem Janem Mosińskim i z moimi kolegami, z Tomkiem Piętą, Piotrem Paterczykiem, Łukaszem Wolskim. Jest to znakomita, uważam, współpraca. Rozumiemy się bardzo często bez słów. Prowadzimy wiele rozmów właśnie dotyczących tych problemów naszych lokalnych. Co więcej, powiem, że nie ukrywam, że właśnie mandat radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pomógłby mi, dał mi więcej narzędzi do możliwości rozszerzenia tej działalności społecznej dla mieszkańców sub naszego regionu. Co mnie boli? Boli mnie to, że obecni radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nie są aktywni regularnie, o czym doskonale Państwo wiedzą, patrząc na wydarzenia, jakie się dzieją w Lesznie czy w okolicach, czy uroczystości, czy wydarzenia, czy inicjatywy lokalne, oddolne. Niestety obecność tych radnych jest bardzo, bardzo znikoma. Można powiedzieć, że właściwie żadna. Pojawiam się tylko wyłącznie w okresie kampanii wyborczej, aby sprzedać swoje kolejne obietnice. Niekoniecznie są one spełniane. Warto o tym powiedzieć i to zaznaczać. Co chcę jako radna sejmiku wojewódzkiego robić, jeśli oczywiście mieszkańcy obdarzą mnie zaufaniem i oddadzą na mnie głosy? Przede wszystkim chcę kontynuować moją działalność społeczną na rzecz mieszkańców. Tak? Ma być to praca aktywna, realna, ale przede wszystkim stawiam na skuteczność. Tak? To jest podstawa, wydaje mi się, działania. Często jest tak, gdzie pytam mieszkańców naszego subregionu o imiona i nazwiska obecnych radnych sejmiku. Niestety odpowiedź pada: nie znam, nie wiem. Czas to zmienić, czas na kontakt z mieszkańcami bezpośredni. Tak jak powiedziałam, robię to od 8 lat. Mam nadzieję, że to jest to zauważalne i wyborcy to docenią. Na koniec pozostaje mi tylko dodać to, że po prostu taki krótki komunikat, że 21 października liczę, że mieszkańcy naszego subregionu leszczyńskiego, Leszno, Kośna przede wszystkim, bo tutaj jestem gwarantem, osobą lokalną, która działa na rzecz tego regionu, jestem gwarantem tego, że będę działać w interesie naszych mieszkańców tutaj, naszego regionu. Liczę na to, że 21 października oddadzą na mnie swoje głosy. Numer 5 na liście Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani Joannie Nawrot. Doskonała klamra spinająca problemy subregionu leszczyńskiego, ale też tematyki dość obszernej, no i środowiska ludzi młodych. Jak widać, pan Tomasz, pan Łukasz, pani Joanna są potwierdzeniem tego, że współpracuję z ludźmi o wiele młodszymi w wieku moich dzieci, ale to jest świeża krew, świeże spojrzenie. Oddaję teraz panu głos, pan Tomasz Pięta, jedynka do powiatu gostyńskiego. Kilka zdań o sobie. Rolnik, hodowca. Rodzina z tradycjami, więc nazywam się Tomasz Pięta, mam 27 lat, jestem żonaty, mam wspaniałą córkę Hanię.
ukończyłem Państwową Wyższą Szkołę Zawodową imienia Jana Amosa Komińskiego w Lesznie. Od najmłodszych lat jestem związany z wsią, prowadzę własne gospodarstwo rolne. Od roku jestem pracownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gostyniu. Zawsze byłem związany z partią Prawo i Sprawiedliwość. Nigdzie indziej moje poglądy się nigdzie nie zmieniły, nie zboczyły gdzieś na bok. Problemy wsi nie są mi obce, dlatego tutaj chciałem podziękować też ministrowi Janowi Mosińskiemu, że niejednokrotnie były składane interpelacje do Ministerstwa Rolnictwa, które dotyczyły m.in. afrykańskiego pomoru świń, czy też niskich cen skupu wieprzowiny, jak i refundacji kosztów rolników na bioasekurację gospodarstw rolnych. I myślę, że te interpelacje pana posła Jana Mosińskiego przyczyniły się m.in. dlatego, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła program, w którym 75% kosztów będą refundowane rolnikom m.in. na zakup mat, czy też środków dezynfekcyjnych, ogrodzenia gospodarstwa. Także bardzo dziękuję za te wszystkie interpelacje w imieniu nie tylko moim jako rolnika, ale także wszystkich innych rolników. Aktualnie pieniądze już Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca. Bardzo dziękuję jeszcze raz panu posłowi za to wszystko. Szanowni Państwo, tutaj pan Tomasz i pan Piotr działają w obszarze rolnictwa. Natomiast ja tylko chcę, nie będę już mówił Państwu o treści tych interpelacji, zapytań poselskich. One dotyczyły między innymi właśnie tych środków zabezpieczających przed ASF-em, jak również tych interpelacji dotyczących hodowców, sytuacji hodowców na rynku wieprzowiny i też dotyczące produkcji pomidorów i ogórków pod osłonami, bo w tych obszarach odnotowano pewnego rodzaju problemy, które po złożeniu interpelacji w jakiś sposób mniej lub bardziej zadowalający, ale jednak wpłynęły na poprawę sytuacji producentów właśnie tych warzyw pod stosowanymi osłonami, czyli tam mówiąc kolokwialnie pod szklarniach, foliach i tym podobne. Jeżeli chodzi o sytuację na rynku wieprzowiny, to oczywiście zawsze można powiedzieć, że mogłoby być lepiej, aczkolwiek wydaje mi się, że sytuacja jest z lekką poprawą. Natomiast pan Piotr Paterczyk no to ma też specyficzną profil działalności, ale to już powie też o sobie bliżej, więc oddaję też głos panu Piotrowi Paterczyk. Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Paterczyk, mam 48 lat, mieszkam w miejscowości Grodzisko w gminie Poniec. Jestem żonaty, mam 4 dzieci, z wykształcenia jestem technikiem rolnikiem. Zawodowo od 7 lat prowadzę firmę konsultingowo-handlową w branży rolniczej, która zajmuje się wytwarzaniem i dystrybucją kwalifikowanego materiału siewnego roślin rolniczych. Moje zainteresowania to historia Polski, geografia, problematyka społeczna. Jestem sympatykiem i wiernym kibicem klubu MKS Kania Gostyń oraz szkółki piłkarskiej Akademii, która wychowuje ponad 300 młodych adeptów przyszłych piłkarzy. Miejmy taką nadzieję. Jednym z nich jest mój 12-letni syn. Od roku 2016, od lutego, zostałem asystentem społecznym pana posła Jana Mosińskiego. Moim priorytetem i najbliższym mojemu sercu są sprawy wsi. Ja mam pochodzenie rolnicze, a największym zagrożeniem u nas no jednak jest powstanie, czy możliwość powstania kopalni odkrywkowej na złożu Oczkowice. Od momentu rozpoczęcia współpracy z panem posłem sprawy nasze nabrały pozytywnego kierunku i zaczęły przynosić efekty poprzez m.in. organizację dwóch konferencji, o których wspomniał tutaj pan poseł. Oczywiście patronem był tych konferencji pan poseł Jan Mosiński. Pierwsza odbyła się 20 września 2016 roku w sali kolumnowej, ale co najważniejsze, w tej konferencji uczestniczyła i strona rządowa, bo byli obecni przedstawiciele resortów środowiska, rolnictwa, Ministerstwa Energii, byli posłowie, byli senatorowie, była też strona samorządowa, przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego i Urzędu Wojewódzkiego oraz stowarzyszenia i grupy ludzi związanych bezpośrednio i zainteresowanych, żeby ta kopalnia u nas na naszym terenie nie powstała, ale również na tej konferencji byli obecni nasi oponenci, czyli przedstawiciele ludzi, którzy byli zainteresowani, żeby jednak wykorzystać to nasze złoże. Gospodarujemy, gdzie mieszkamy,
to bardzo wysoko rozwinięte rolnictwo. To można powiedzieć kwiat wielkopolskiego czy polskiego rolnictwa. Gleby o bardzo wysokiej bonitacji to są gleby pierwszej, drugiej i nierzadko trzeciej klasy. Gospodarstwa wysoko rozwinięte, które zainwestowały po 2004 roku w sprzęt rolniczy, w budynki inwentarskie i dzisiaj w obliczu zagrożenia, gdzie to złoże może zostać objęte ochroną, zostalibyśmy wtedy pozbawieni możliwości konkurencji. Jeśli nie będziemy mogli inwestować, nie będziemy mogli się rozwijać, no to zostaniemy z tyłu. Region na pewno podupadnie. Jak wiadomo, rolnictwo to jest jednym również z motorów napędowych, bo to nie jest tylko, że produkujemy żywność, ale każdy rolnik musi kupić środki do produkcji rolnej. Czyli musi nabyć traktor, musi nabyć maszynę, części zamienne, ale również nawozy, paliwa. To również przemysł i całe otoczenie rolnictwa. W przypadku, gdyby ta kopalnia powstała, my mamy nadzieję, że tak się nie stanie, przesiedlonych musiałoby zostać przynajmniej 17 tysięcy ludzi. Co z tymi ludźmi zrobić? Praktycznie regionu nie będzie. Ja pozwolę sobie jeszcze powiedzieć na zakończenie, że nasi oponenci nam zarzucają, że bezpieczeństwo energetyczne jest najważniejsze. Ja się z tym zgadzam, jest ważne, ale bezpieczeństwo żywnościowe kraju jest również ważne. Bez energii można w jakiś sposób egzystować, ale bez żywności niestety nie. I przytoczę tutaj cytat, który padł na konferencji na Świętej Górze w Gostyniu. To jest bardzo mądre przysłowie, które do dzisiaj mam i tkwi mi w głowie. Kiedy zostanie wycięte ostatnie drzewo, kiedy ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba, odkryjemy, że nie możemy jeść pieniędzy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, to motto dość mocno wybrzmiało wtedy na Świętej Górze. A ja mi faktycznie umknęła ta kwestia uczestników strony rządowej na jednej i drugiej konferencji tej naukowej, poświęconej właśnie złożu Oczkowice. Ja tego nie dodałem, ale gdyby, mówiąc daleko idącym takim no, przypuszczeniu, chociaż to jest raczej niemożliwe, ale gdyby taka kopalnia powstała właśnie na złożu Oczkowice, to w tym łańcuchu żywności powstałaby wyrwać około kilku procent, którą nie bylibyśmy w stanie w sensie produkcji trzody chlewnej, mleka, przetwórstwa owocowo-warzywnego zapełnić. Trzeba by było eksportować to z zachodniej, no, z Niemiec, Francji, ewentualnie z tych krajów o wysokiej kulturze rolnej. To po pierwsze. I po drugie, koszty eksploatacji, budowy i eksploatacji odkrywki to jest rząd 230 miliardów złotych, czyli jakby uzyskanie, znaczy koszty poniesione na budowę, 230 milionów, przepraszam bardzo, milionów, wróć. Natomiast efekty z eksploatacji byłyby trzykrotnie niższe, więc to po prostu się nie opłaca. Myślę, że chyba PAK doszedł do wniosku, że jednak nie jest w stanie wygrać z oporem społecznym, między innymi, i powoli takie sygnały nas docierają nieoficjalne, ja nie mam potwierdzenia na piśmie, że raczej chyba odstąpią od eksploatacji tego złoża, gdyż jak wiemy, słyszeliśmy między innymi na złożu Złoczew jest zgoda samorządu terytorialnego na budowę odkrywki, również mieszkańcy się na to zgadzają. Stąd zapewne gdzieś to się przesunie troszeczkę, to jest tego naszego terenu i kwestia złoża Oczkowice, że tak powiem, zostanie zamknięta na dziesiątki lat. Tyle z naszej strony, Szanowni Państwo. Jeżeli macie pytania, służymy naszą obecnością, a jeżeli nie, to dziękujemy za poświęcony czas dla nas i za możliwość spotkania się za Państwa pośrednictwem, również kontaktem z mieszkańcami Leszna, subregionu leszczyńskiego. Nie ma pytań. Dziękuję pięknie.